No, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Nojan i niestety, ale muszę przełożyć dzisiejszego live'a z troi na najprawdopodobniej piątek. Powód jest następujący, otóż jak widzicie na ekranie mamy nowego update'a do Total War'a i problem nie leży w wadze owego patcha, a w tym, a dokładniej w samej w sobie platformie Epika. Otóż jak widzicie to niezbyt w ogóle pobiera, bardziej bym to nazwał mieleniem tych plików. Zatem, no nie wiem jak to działa, no u mnie to już z pół godziny leci i dopiero pobrał się gigabajt, z czego ja mam internet o przepustowości 300 megabitów, więc takie 8 giga niecałe u mnie poleciałoby no maksymalnie w te, nie wiem, 5-6 minut. W każdym razie, no muszę go przełożyć tego live'a, nie wiem na kiedy, czy na jutro będę miał czas, nie wiem i szczerze wątpię. Zatem, jeśli jutro o 12 na kanale nie pojawi się taka pseudo zapowiedź, w sensie wiecie, ten live, no live już takie zapowiedziany, ale nie w formie filmiku, no to oznacza, że w piątek będzie live, bo w, w piątek będzie wtedy na 100%. Tak czy siak co, no. Mi pozostaje podziękować Wam serdecznie za wyrozumiałość. No i, w, jak wiadomo, w każdym, kurczę, nieszczęściu jest jakaś dobra rzecz, a chociażby to, że jest nowy patch, jest wstępnie sporo błędów poprawionych. Mam nadzieję, że z tym nie idą kolejne bugi, a najprawdopodobniej idą, bo zawsze tak to wygląda, że jak jest jakiś duży patch do gry, to coś muszą spieprzyć. Nigdy nie wychodzi to na dobre. A mówię oczywiście na przykładzie Banner Lorda, bo po pewnej aktualizacji totalnie spieprzyli optymalizację i gra zaczęła chodzić po prostu źle. Więc ja wam ogólnie nagram te patch notes, zrobię taki research, sobie to muszę na spokojnie przeczytać i tak dalej. Więc to jest taki plus w tym wszystkim. Także jutro myślę, że o 12 na kanale, znaczy jutro, z waszego punktu widzenia, to pewnie. No tak, jutro o 12 na kanale to wrzucę, bo już dzisiaj raczej nie będę, już jest wieczór, dlatego myślę, że jutro będzie lepsza godzina, ale o tym oczywiście zaraz zadecyduję, tak czy siak. No cóż, no, dzięki serdecznie za uwagę, dzięki raz jeszcze za wyrozumiałość i hej hej, do następnego.